LARP The Third Sight. Na tego LARPa wpadliśmy na pomysł w zeszłym roku i jest inspirowany cywilami, którzy są obecni w każdej wojnie, o których zwykle się nie pamięta. I stąd właśnie nazwa The Third Sight. To jest trzecia strona każdego konfliktu wojennego, gdzie dwóch się bije, tam po prostu trzeci cierpi. Tak, no generalnie taki jakby nasz statement to jest w tym to jest opowiada o tym, że dla każdego cywila wojna jest piekłem, ale z drugiej strony, że jakby oni także nie mają gdzie uciec, czyli jednocześnie jest to dla nich, są zmuszeni do uczestniczenia w tym konflikcie w ten lub inny sposób. Okej, TTS, czyli to, co założyliśmy sobie, że w grze było. Tak, może niekoniecznie będziemy to mówić z prezentacji, rozwiniemy każdy z podpunktów. Z tego względu, że doszliśmy do wniosku, iż ta prezentacja będzie chyba najweselszym, co jest związane z całą tą grą. Więc może od początku bardzo blisko domu, czyli po prostu zasada close to home. Nasze postacie, czy postacie, które chcemy stworzyć na tą grę, będą bardzo blisko wzorowane na życiu samych graczy. To, kim dana osoba była przed konfliktem zbrojnym, jest bardzo determinowane tym, kim na przykład jesteście teraz. Ktoś tam będzie studentem matematyki, ktoś będzie pracował w korpo i odpisywał hashtag Ahmed, ktoś inny będzie lekarzem, ktoś będzie na przykład po prostu larpowcem. Więc te postacie będą bardzo blisko związane z samymi graczami. Tak, natomiast innym takim postulatem, który chcielibyśmy wprowadzić do tej gry, jest tak, to, co tutaj jest napisane, w piekle nie ma niewinnych. Czyli generalnie, tak jak już mówiłam, że każdego cywila wojna dotyka w pewien sposób i zmienia go także. Czyli nie jest, ci wszyscy ludzie, którzy mieli swoje życia poukładane, myśleli o przyszłości, o założeniu rodziny, nagle znaleźli się w sytuacji zupełnie dla nich nowej i dodatkowo stresowej. Więc wychodzą, mogą z nich także wyjść najgorsze instynkty, ewentualnie są w stanie zrobić znacznie więcej niż w czasie pokoju, żeby osiągnąć cel tak prosty jak zdobycie jedzenia na przykład. Dalej na celowniku, na muszce, na cegłówce. Chodzi o to, że każdy moment tej gry, nawet jeżeli będzie budowana jakaś społeczność, nawet jeżeli będzie sobie pomagać, nawet jeżeli powstaną jakieś, powiedzmy, grupy społeczne bardziej do siebie nastawione pozytywnie niż negatywnie, chcemy, żeby w każdym momencie gry było czuć się pewne napięcie, które będziemy budować właśnie tym, że zagrożenie będzie wszędzie. Zagrożenie może was spotkać z niewidomego celu, czy wy będziecie widocznym celem dla kogoś, kto będzie do was strzelał. Może powstać z innej grupy, którą spotkacie, czy to będą żołnierze, czy po prostu inni cywile, niezbyt przyjaźnie do was nastawieni. Czy w końcu ktoś, komu się nie spodobacie, kto był jeszcze wczoraj waszym przyjacielem, a dzisiaj doszedł do wniosku, że jednak to wy macie lepszy sweter niż on. Live and let die. Brzmi trochę z Bonda, ale no nie o tym jest ten postulat. Chcielibyśmy po prostu, żebyście pomyśleli o tej grze w taki sposób, mimo że jest jednorazowym eventem, że te postacie mają jakąś przeszłość. Mają jakąś sytuację kryzysową, która jest w tej chwili, ale oni będą żyć dalej. Mimo że wy wcielacie się w te postacie tylko na 3 dni, tak? Więc chcielibyśmy, żebyście odgrywali te postacie nie jako jednorazowy event, najbardziej epicki, jak jesteście w stanie sobie wymyślić, tylko jak prawdziwych ludzi, którzy mają plan na jakąś przyszłość. No, z drugiej strony, jeżeli ta postać powinna w danym momencie właśnie umrzeć, to można jej pozwolić umrzeć. To też nie jest ta gra przegrana. No i konserwa za 30 srebrników, no to jest to, co mówiłam wcześniej, czyli człowiek głodny i zdesperowany jest w stanie zrobić naprawdę wiele, żeby zdobyć najprostsze przedmioty pierwszej potrzeby, takie jak jedzenie, wodę, coś ciepłego do okrycia. No i generalnie ostatnim elementem tej gry jest wprowadzenie wszelkiego rodzaju izmów, czyli to, co zwykle rodzi się w chwilach stresowych. Rasizm, szowinizm, seksizm, nacjonalizm i pozostałe wszystkie inne izmy, które mogą się pojawić, bo w czasach kryzysu właśnie pojawiają się skrajne reakcje na zastaną sytuację. Nasze założenia, czyli podstawowe zasady tej gry, które będą jeszcze rozwinięte dalej. Pay to lose, pay to survive. Chcemy, żeby gracze, właśnie tak jak powiedziała Kasia, nie tylko chcieli wygrać i nie tylko chcieli przeżyć dalej, a jeżeli dana sytuacja na przykład sprawi, że gra się nakręci na to, żeby miał na przykład w tym momencie złamaną rękę, czy żeby działo mi się źle,
dobrze, żeby grać właśnie w tym kierunku szedł. I na to będziemy też nastawiać, naciskać. Z tego względu, że właśnie jeżeli dzieje się coś komuś złego, u innych ludzi mogą aktywować się różne emocje, pozytywne lub negatywne. Ktoś zobaczy, że ma złamaną rękę, może ci pomóc, lub może na przykład wziąć i zrobić ci jeszcze gorszą bubę, żebyś przypadkiem... Na przykład. No i przede wszystkim drugą opcją jest play to survive. Tak jak naturalnym elementem życia każdego człowieka jest chęć przetrwania. Nie chcemy, tak jak też mówiłam, żebyście skupiali się na epickości scen bądź tworzeniu wyrazistych historii. Jeżeli chcecie grać na przetrwanie, czyli urban survival, jak najbardziej wspieramy tą możliwość. Po prostu możecie grać też jakby w drugą stronę. Natomiast myślę, że myślimy tak zresztą wszyscy w Argosie, że te dwie jakby dwa sposoby grania w tę grę można spokojnie połączyć razem. Po prostu obserwując, co się dzieje, obserwując sytuację. I tak przegrasz, i to bym połączył chyba z imersją i symulacją. Naprawdę nieważne, jakim bohaterem się jest i nieważne, co się zdobywa. Rezultatem tej gry będzie to, że nie będziesz bohaterem. Nawet jeżeli poczujesz się do tego, że to ty zebrałeś najwięcej fragów, ewentualnie to ty zebrałeś najwięcej konserw, czy że to ty przetrwałeś i nic się nie stało. To, co zostanie w twojej postaci, to może wyjść po grze, to może wyjść na grze, to może wyjść w tobie po całym evencie. Więc tak postać, jak i gracz będzie miał zbudowany cały pokład emocji, które mam nadzieję, że będą pewnego rodzaju katarzis. Możesz być zły, tak jak już mówiliśmy, w tej rzeczywistości, w której jakby cywile są wystawieni na działania wojenne ciągłe, jakby niczym nie hamowane, rodzą się skrajności i generalnie zachęcamy też graczy, żeby jakby zgłaszali się do nas także z propozycjami postaci, które są złe, które zrobią znacznie więcej niż przeciętny człowiek, żeby im było lepiej niż wszystkim pozostałym. Albo żeby wszystkim pozostałym było gorzej niż im. I to jak najbardziej jest usprawiedliwione przez sam setting cywili w trakcie działań wojennych na terenie okupowanego państwa. A umieranie w zimnych ruinach, nie wiem, czy to trzeba bardzo wyjaśniać. Nie ma tej wody, są ruiny. Chociaż woda może też się znaleźć. Chodzi o sam fakt bardziej logistyczny, bardziej tego, że jak to będzie wyglądać. Zaraz będziemy o tym mówić. Ale to zaraz będzie też rozwinięte. No i realizacja naszych planów. Tak, gra toczy się w mechanice DKW-DDK. Zapewniamy na LARPie, czyli rozwijając skrót, wasze postaci będą potrafiły to, co wy sami potraficie dobrze odegrać, że te postacie potrafią. Czyli jeżeli ktoś z was nie umie się bić ale na pięści, ale potrafi to dobrze odegrać, no to generalnie jego postać potrafi się bić na pięści. Bezpieczne gazrurki. Od razu zakładamy, że to nie jest LARP, w którym będziecie biegać z pistoletami i do siebie się strzelać. Nie jest to też LARP, w którym będziecie biegać z mieczami czy łukami. Nie zrobicie z tego łuku z gałęzi, no chyba, że zrobicie. Chyba, że ktoś umie. Bezpieczne gazrurki, czyli bronią, którą chcę przygotować, czy też elementami, którymi może dojść do jakiegoś konfliktu. Właśnie chcemy, żeby było głównie elementy scenografii, którą przygotujemy. Głównie elementy zostawione przez nas na całym terenie gry, oczywiście odpowiednio oznaczone. I może tak jak Kamil stwierdził gdzieś na pewnym forum, że na tym LARPie można kogoś zabić gruzem. Dalej mamy takie proste zasady dotyczące mechaniki, czyli nie bądź dupkiem przede wszystkim, czyli nie robimy niczego, co postawiłoby nas w roli dupka w stosunku do innych graczy. Jest zasada no pain, czyli interakcje z innymi graczami ograniczamy do faktu, do tego momentu, w którym nie sprawiamy dyskomfortu fizycznego i psychicznego drugiej osobie. Mamy słowa bezpieczeństwa red, yellow, green i dalej, bez brakujących schodków, czyli takie założenie, że nie ma jakby nadrzędnej wiedzy wśród jakichś grup graczy odnośnie czegoś, co może nie działać. Tak jak przykładem jest prosta rzecz, że domownicy wiedzą, że w jakimś miejscu nie ma schodka na schodach, ale goście wchodzący do tego domu nie wiedzą o tym.
więc nie zakładamy jakiejś nadrzędnej wiedzy. Dalej mamy rany i kalectwo. Jak już mówiłam, to jest mechanika uznaniowa, więc wszystko to leży po stronie gracza. No i seks oczywiście jest dostępną walutą w takim settingu, dlatego jest mechanika czochrana dotycząca właśnie seksu. LARP z tego względu jest skierowany do dojrzałego odbiorcy, jest 18+. Nie dopuszczamy niepełnoletnich na tą grę. No, jeżeli będzie taka sytuacja, w której gracze będą chcieli wyjść z gry, będą chcieli zakosztować ciepła i jakiegoś ewentualnego rodzaju luksusu w postaci wody ciepłej, to będzie orgówka dostępna, bądź jeżeli po prostu będą chcieli wyjść z gry i po prostu odpocząć, jest comfort zone w orgówce i tam będzie można po prostu przesiedzieć tą chwilę, nie? To jest nasz świat. A, to przepraszam. Tak, Aleja Snajperów, czyli to jest pewne założenie, to jest bardzo szeroka gama rzeczy, które chcemy wprowadzić. To jest to element zaciągnięty z historii Sarajewa, gdzie wprowadzona będzie między innymi, oprócz innych rzeczy, Aleja Snajperów, gdzie pewna fragment gry, czy pewien fragment terenu gry jest miejscem, na którym zawsze czeka was niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo, którego nie da się uniknąć, nie da się go zauważyć, aczkolwiek można przed nim czmychnąć. Jak mechanika tego wygląda, jest wszystko rozpisane w design docu, nie będę się nad tym tutaj rozwodził. Chodzi o to, że często trzeba będzie tam się pojawić, żeby na przykład dorwać tę konserwę, ale będzie to też podjęte ryzyko przez graczy czy przez postacie. Więc pytanie teraz, czy bardziej cenię sobie leki, czy bardziej cenię sobie swoje bezpieczeństwo? Gra się odbywa oczywiście w fikcyjnym kraju nad Morzem Czarnym, nazywa się Karpatia. To jest taka bałkańska Estonia, czyli kraj, który był na dobrej drodze do rozwinięcia się w coś ładnego, no tylko że przyszła wojna. Cała historia też jest na stronie przedstawiona, bardzo fajnie. Tak, jest tam port przeładunkowy ze wschodu i trasa tranzytowa w głąb Europy i generalnie o to wszystko poszło. Hashtag swobodna Karpatia. Dlaczego to jest, dlaczego to nie jest LARP dla ciebie? Zakładamy od razu z góry, że to nie jest LARP dla każdego, wręcz przeciwnie. To jest LARP nie dla wszystkich. Na tym LARPie przede wszystkim nie będzie hotelowych warunków, wręcz przeciwnie. Standardem jest pole namiotowe, będzie, cytując naszych kolegów z Old Townu, będzie woda, ale mało, będzie prąd, ale jeszcze mniej. Ale to samo ma się do ciepła i bezpieczeństwa. No, jednak jest to teren ruin, który zaraz też, o którym powiemy. Jest to teren średnio bezpieczny. Wierzymy w zdrowy rozsądek graczy mimo wszystko i wierzymy, że nie zabijecie się tam. Jednak bezpieczeństwo będzie na pewno bardzo ograniczone głównie przez teren. Mam nadzieję, że nie przez graczy. No, czego jeszcze nie będzie, albo co może, czego nie możecie się spodziewać, no to jakichś warunków żywieniowych stricte. W sensie nie będzie można, z dostępnych warunków będzie to jakby, tak, dokładnie. Będzie chleb, ale niekoniecznie będzie pasta ciecierzycy, prawda? Więc nie spodziewajcie się, że dla każdego będzie jedzenie bezglutenowe. Albo ciepły posiłek. Właśnie. Nie będzie też zamku. Natomiast my jako organizatorzy zapewnimy wam wszystkie narzędzia do tego, żeby zorganizować sobie kuchnię polową, prąd, żarówki, paliwo ewentualne. Postaramy się zapewnić wam takie materiały żywieniowe, żebyście mogli sobie zrobić ciepły posiłek. To jest wszystko, leży, że tak powiem, w inwencji graczy i dajemy wam takie możliwości. Next one. Mamy minutę, więc generalnie... Tak, to jest taki... Statement nasz. Ten LARP będzie poruszał tematy ciężkie i drażliwe. Pomożemy graczom wejść w odpowiednie nastawienie za pomocą warsztatów, a następnie wyjść z tego nastawienia także za pomocą debriefingu. Na grze mogą pojawić się elementy związane z przemocą fizyczną, psychiczną i seksualną oraz poruszone zostaną tematy polityczne, narodowościowe, etniczne i filozoficzne. Chcemy stworzyć świat, przed którym ludzie uciekają. Nie będziemy tego komentować bardziej, myślę, że to jest w miarę obrazowe. Inspiracje, głównie historia świata. Pamiętniki z Powstania Warszawskiego, This War of Mine, gra 11 Bit Studio, historia Sarajewa i Leningradu. Czas i miejsce to jest miasteczko Raszówka, 13-15 maja tego roku. Chcemy się zamknąć pod Wrocławiem. Chcemy się zamknąć w 150-250 zł i teraz tak, widzę, że to już jest koniec i ewentualny czas na pytania. Tak jest, dzięki. Pytanie z sali. Czy ktoś ma pytanie?
No, okej. Okay. Emil Rauch, Stowarzyszenie Fantazja. Ja nie kojarzę w tej chwili na pewno. Czy Raszówka to nie jest ta miejscowa? I w samym środku jest taki miejscowy bezdomny, który zawsze odmawia opuszczenia w lokalu, nieważne jaki larp się tam odbywa? To jest ta miejscówka, w której odbywają się zakonki co roku. A, to już cień powtórzył, że będziecie mieli stałego NPC-a. Potwierdził. Mamy to pod kontrolą, NPC zostanie spacyfikowany. On jest, to jest dekoracja ruchoma. Łukasz Grabowski, Gdańsk. Ja mam takie pytanie. Jak to czasowo będzie wyglądać? Czy gramy 24 godziny na dobę, czy będzie wyjście na OFA? Jak dużą częścią jest tam głód, niewyspanie, takie elementy? A więc grę zaczynamy, planujemy zacząć w piątek wieczorem i prowadzić ją do niedzieli przed południa. Czyli gra generalnie toczy się 24 godziny na dobę, natomiast jeżeli jest oczywiście możliwość wyjścia na OFF, natomiast no, tracisz fabułę gry. Założenie 24. Tak. Czy jeszcze jakieś pytania z sali? Wszystko generalnie tam na dole są linki podane do naszej strony i do naszego Facebooka i generalnie Design Doc będzie opublikowany po konferencji naukowej, ale wszystkie ważne informacje, cały opis settingu, mechaniki, wszystko jest już na stronie internetowej. Zapraszamy do zapoznania się. No 15 minut to jest trochę za mało, żebyśmy o wszystkim powiedzieli po prostu. Podobnie kwestie zapisów czy ewentualnych zgłoszeń, ale to będzie podobna forma jak zgłoszenia na inne projekty argosowe. Też będzie opublikowane i w wydarzeniu na stronie. Mamy jakieś pytania z czatu? Nie z czatu, ja mam pytanie. Bardzo z Bruski L4. Czy będziecie rekrutować ludzi na NPC-ów, snajperów na przykład? I jeżeli tak, to gdzie mam wysłać CV list motywacyjny? Myślę, że będziemy w tej kwestii kierować prywatne zapytania do ludzi. Oczywiście, jeżeli ktoś jest chętny, też może do nas pisać takiego maila. Mamy upatrzone już parę osób, to jest około 6-7 NPC-ów. Którzy będą nie tyle osobami tylko do snajperowania, ale też na przykład oddziałem wojskowym, który gdzieś tam będzie się przemykał czy chodził, więc będzie mógł na przykład zrobić krzywdę też cywilom lub pomóc. Tak? Jestem Jacek z Polski. W każdym razie, jak będzie fizycznie wyglądała ta aleja snajperów? Fizycznie to wygląda w ten sposób, że jest, no bo to jest dobry pomysł. Można dostać za SG albo z paintballa, nie, czy z czegoś? Cała broń, jaka będzie dostępna, broń palna, przede wszystkim będzie w rękach NPC-ów. Będzie broń krótka i broń długa. Broń krótka to są kapiszonowce, broń długa to są repliki. I one są niestrzelające. Po prostu one mają wyglądać. Mechanika snajperów możemy to później sobie opowiedzieć. Na stronie jest ładnie rozpisana. Generalnie będzie polegało to na tym, że będziecie słyszeć huk. Zasada jest taka, że snajper podłuje za pierwszym razem, więc macie te 3-5 sekund do tego, żeby się schować, ale za drugim razem, jak usłyszycie huk, a nie jesteście schowani, no to zakładacie, że dostaliście. I wy decydujecie, gdzie, jak ciężko. Będzie też mechanika jakby pokazywania ran, ale to też jest rozpisane na stronie no i będzie na warsztatach, wiadomo. Dobrze, dziękujemy bardzo. Dziękujemy.